Hej, hej, dzień dobry czarodzieje! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic na PlayStation 1, czyli na PSX-ie. Ostatnio udało nam się wreszcie zdobyć hasło do pokoju wspólnego Gryffindoru, więc no, mam nadzieję, że tym razem nas gruba dama wpuści. Lecimy dalej, słuchajcie, tutaj akurat czeka na nas również Ron, bo on też o tym zapomniał. Password. Wattlebird. Dokładnie tak. Oczywiście dowiedzieliśmy się od Hermiony, którą znaleźliśmy w bibliotece. No bo gdzieżby indziej można by było znaleźć Hermionę, prawda? Jak nie w bibliotece. No i ona oczywiście wszystko wie, więc musiała też wiedzieć, jakie jest hasło do pokoju wspólnego. A my oczywiście zapomnieliśmy, co to jest. It would be great if Gryffindor won them. Come on, you two. Herbology's about to start. You don't want to be late for that, too. I forgot how much I missed her. Come on, Harry. Zielarstwo się zaczyna. Co to jest w ogóle? Herbology Race Cup? Race Cup? What? Herbology Lesson Cup? Dark Arts Lesson Cup? Race Cup. Co Have you to heard jest? About the secret founder jewels yet? Behind us is a statue. You can use it to find the entrances to the secret founder jewels. Defeat each founder house duelist to win a Hogwarts founder famous witches and wizards card. Collect them all, and you can enter the special founder's tower. No one we know has ever managed to beat all the founder duelists and enter the founder's tower. We'd really like to know what's inside. That's where you come in, Harry. We think you have the potential to defeat every duelist and win all the Founder's Wizards cards. To open up each of the duels, you have to have a certain number of famous Witches and Wizards cards. Everyone knows that finding famous Witches and Wizards cards can be very difficult. So, we're willing to sell you 5 of them, Harry. It's a good deal. Give us 50 Bertie Bott's every flavored beans, and we'll give you a famous Witches and Wizards card in return. Dobra, czyli Brilliant. Kosztuje po 50. You have 50 every flavored beans. Have a famous Witches and Wizards card. Ignatia Wildsmith. Super. Mamy jedną kartę, ale my mamy jeszcze... Oni mogą sprzedać nam 5, dobrze? Czy pamiętam, czy 4? Już nie pamiętam. Brilliant. You have 50 every flavor beans. Zapłaćmy im. Have a famous witches and wizards card. Dawaj kolejną. Greta Catchlove. Czyli za nimi jest jakieś miejsce, w którym moglibyśmy się pojedynkować. Brilliant. You have 50 i wygrywać kolejne karty. Have a famous witches and wizards card. Chauncey Aldridge. Pięknie. Jeszcze. Brilliant. You have 50 every flavor beans. Have a famous witch. Czyli oni nie mają jako takiego sklepu, w którym moglibyśmy kupować różne rzeczy, ale po prostu stoją sobie tutaj w pokoju wspólnym i tyle. Brilliant. You have 50 every flavor beans. Have a famous witches and wizards card. Nie pamiętam, ile już tak naprawdę kupiliśmy od nich, ale pewnie powiedzą, kiedy basta. Sorry, Harry. But if you want more famous witches and wizards cards, then you have to find them hidden around Hogwarts. Dobra, czyli już więcej nam nie sprzedadzą. Ciekawe, do czego w takim razie nam będą fasolki. Wejdźmy tutaj, bo o tym wspominali, że tutaj podobno jest jakieś miejsce pojedynków. Duelist. Tylko że oni wspominali, że będę miał dostęp do kolejnych jakby pokoi, czy tam poziomów tych walk, jeśli będę miał określoną kolejną ilość kart czarodziejów. Więc, no, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Okej. Już widzę, że to będzie wyglądało tak, iż... O. Oto ciekawe, to jest... Ale już tutaj widzę, że niestety nic nie zdziałamy, nie mając tego zaklęcia, które ujawnia nam ukryte platformy. To już kilka takich miejsc było, nie? Przynajmniej 2 miejsca, to jest trzecie, w których to musimy mieć odpowiednie zaklęcie. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Good luck, young Gryffindor. You'll need it. Aha, czyli możemy wejść. Okej. Okej, ale czego się tam spodziewać? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj było chyba kilka obrazów. Nie wiem, czy 3, czy 4. Nie zwróciłem za bardzo uwagi. Na pewno 3, jak nie 4. To bardzo możliwe, że to są właśnie te miejsca. Hufflepuff Dueling Turrets. Okej.
I czym to będzie, co ja będę musiał zrobić? Aha, po prostu, pojedynki, tak? No dobra. So you have found me, the Hufflepuff Wizard Dueling Champion. There's no way I'm going to let a Gryffindor student beat me. Come on, let's duel. Let's duel. Get ready. Duel. The match gets underway with both players quickly into their stride. Ty, kurde, dobry jest. O kurde, ty. Ale jest dobry, unika, patrzcie jak unika. No skubany. Dobra, dostał. O ty kurde, pnolcu. No nie wierzę. Nie, no tak być nie może. No serio? What? Aha, kurde, wlazłem w ten. Dobra, jest trochę lipa. O kurde, porobił mnie. Nie, no dobra, teraz się skupić trzeba. Bo on strasznie mocno strefuje na boki, nie? I jakby ciężko jest go ustrzelić. No nie, to było głupie. No nie, no serio? What the? Ty, ale ja w sumie mogę się chować za tymi doniczkami. Prawda? Ja się mogę chować za tymi doniczkami. No serio? On kurde wysyła do nas... What the hell? The champion really showing his class there. No on szybko napiętala tymi czarami i czasami one lecą w takim kierunku, w którym ja dopiero idę. No patrz no. O ty gnoju ty. Dobra, dostał. Mam cię. Dobra, mamy na razie remis, więc jest git. To jest dobra miejscówka, słuchajcie. To jest dobra miejscówka. Dobra. Ale dostał. Never seen anything like it. Kurde no. Ajajajajaj. Nieźle unika tych ataków. Dobra, dostał. Świetnie. Jest takie miejsce właśnie... O kurde. Pyk. Jest takie miejsce, w którym on bardzo często jest w stanie... dostać w pierdziel. O, właśnie tam, gdzie stoi. Właśnie tam, gdzie stoi. Dobra, no nie możemy dać się ograć. No nie Hufflepuffowi, słuchajcie. Wszystkim, ale nie Hufflepuffowi. Ale ale dostał. Dobra, czekać. Hold. Yes. Ale go zasnajpiłem. Expelliarmus! Expelliarmus! Good shot. Blimey, Harry, you won. And look what you've done to my wand. Here, have this famous Witches and Wizards card. You deserve it. Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Aha, czyli podejrzewam, że będziemy mogli zawalczyć z czempionem każdego domu. Tak? I uzyskać kartę opiekuna domu, tak? Czy tam założyciela domu. Bo tutaj dostaliśmy, pokonaliśmy Hufflepuff, dostaliśmy Helgę Hufflepuff.
Więc bardzo możliwe, że tak właśnie jest. Dobrze wiedzieć, że tutaj to jest. Nie będziemy poświęcać tutaj w pełni czasu na to, żeby pokonać wszystkich po kolei, no bo jednak te pojedynki trochę trwają. Let me assure you, beating the Hufflepuff dueling champion. Tutaj będziemy mieli jeszcze dwa obrazy, więc podejrzewam, że Slytherin i Ravenclaw. Ale będziemy tutaj jeszcze wracać. Zdecydowanie będziemy wracać z tego względu, że no właśnie, potrzebujemy tego dodatkowego zaklęcia, które pozwoli nam odkryć te platformy, które są niewidzialne. Więc musimy iść najpierw na lekcję. Mamy zielarstwo, więc być może to będzie kwestia zielarstwa, być może obrony przed czarną magią. Wydaje mi się, że tego typu Lumos uczyliśmy się właśnie na obronie przed czarną magią. Więc tylko zastanawiam się, jak to wygląda, bo tutaj mamy właśnie te takie odznaki. Jakiś Race Cup i Lesson Cup. Nie mam zielonego pojęcia, czym to jest. O nie, to ten. I'm going to take some pictures to send home to my dad. Colin. Have a look at my photo album, Harry. It's on the table. My photos aren't like ordinary photographs. My photos are magic. Naprawdę? No dobra, nie chcę oglądać twoich fotografii. Ja nie wiem, co ja tam znajdę. Ja mam do ciebie ograniczone zaufanie, kolego. Jakie ty zdjęcia i komu podczas czego robisz, wiesz? Więc... Dobra, gdzie jest to zielarstwo? Apologies in one of the greenhouses outside. Let's go. A którędy? Tędy? No dobra. My tutaj leźliśmy ostatnio, nie? Zwiedzaliśmy trochę. A weźmy sobie czekoladą żabę. Bo czemu by nie? Front hall. Okej, okay, gdzie jest... proszę, proszę. Pyk. Świetnie. Czy czasem aby tutaj nie ma właśnie ukrytego przejścia? Ale ma się nos do tego, nie? No dobra, ślepy by też zauważył, słuchajcie, że tutaj jest coś na rzeczy. Co my tu mamy? Czy będziemy znowu potrzebowali zaklęcia odpowiedniego, żeby tam się dostać po tę kartę? Mam nadzieję, że nie. Dobra, na to możemy się wspiąć. Jezu, jaka mroczna muzyka. Tu jest zamknięte. Taki dosyć... Dobra, to są schody, które możemy popchnąć. I tak właśnie się zastanawiałem, w którą stronę jesteśmy w stanie te schody popchnąć. Ale na razie w tę stronę, dobra. Czyli to nie będzie takie proste, że sobie, te schody magniemy w stronę... O kurde, ty. My sobie te schody magniemy w... Ty, czekajcie, czemu one... Okej, okay. W stronę karty i zbierzemy kartę, nie? Ej, hej, ale to jest miejsce... To jest ślepa uliczka. Tu nic nie ma. To mnie w takim razie zastanawia. No dobra, popchnijmy to w drugą stronę. Ty, chyba że można te schody majgnąć w stronę karty. Tylko trzeba po prostu z innej strony podejść. Ale ja podchodziłem z tej strony i nie świeciło się światło, że możemy zarzucić zaklęcie na te schody. Okej, okay, dobra, to jest czasóweczka. To jest czasóweczka, słuchajcie. No i zobaczcie, w tę stronę nie jesteśmy w stanie tego majgnąć. Czyli to jest na czas. Niestety on dość długo się wspina. Hop. Dobra, udało się.
Chyba, że... Właśnie. Chyba, że jest tak... O kurde. Olololololo, niedobrze. No nie. O kurde, we dwójkę to jednak średnio. Średnio bym powiedział. Patrzcie, jaka menda. Ty, no bo trochę się cykam. Ale mnie ciachnął. Dobra, jednego mamy z głowy. Ty, no ciachnie mnie jeszcze raz, to zginę. Dammit. Czekajcie, bo... To nie jest kolorowe. Aha, dobra, nie ma głowy. No, co za... Muszę naładować sobie Flipendo. A ty kurde. Dobra, mam cię. Zarobiliśmy trochę punktów dla domu, dla Gryffindoru. Ale... Nadal nie mamy dostępu do karty. Chyba, że teraz dopiero udostępni nam się opcja ogarnięcia tych schodów w drugą stronę. Co to było? Dobra, czekoladowa żaba. Nie no, nie da rady w to. A, chyba że tutaj. Dobra, te schody nam się... Znaczy, te drzwi nam się otworzyły. Oho, dobra, mamy kolejnego typiarza, którego trzeba będzie obić. Ej, coś nacisnąłem. Okej, naprawiłem. Czyli co, najpierw musimy dotknąć tego, a później on się pewnie aktywuje, co? On nie ma tarczy. O kurde, dobra, jeszcze się pojawili tutaj. O Boziu. Dobra, niech zgadnę. Ciebie też trzeba będzie pokonać, prawda? Ej. Ten nie jest do pokonania. No dobra. Ale ten będzie do pokonania. Wait. Wait for it. Hop. Dobra, mamy to. Ty, uważaj sobie. Dobra, mamy kartę. Woohoo! Gaspard Shingleton. Pięknie. Mamy kolejną karciochę. Świetnie. O kurde. Ale dostaliśmy srogie wpierdzielolo. Ej, ale... Tu. Ty, nie da się go? Ciekawe, czy za niego punkty możemy dostać. Jasne, że biegnie za mną. Podejrzewam, że możemy za niego dostać punkty, tylko teraz to jest takie dosyć tricky, bo jeśli zginiemy... Pewnie autosave był gdzieś daleko. Dobra, już wiem chyba, jaki jest na niego ten. Musimy być blisko. Cyk. Tak, żeby on machnął toporem i potem przez długi czas jest w takim stanie, w którym możemy w niego faktycznie uderzyć. Nawet ładując oczywiście różdżkę. Więc no, powiedzmy, że pirazy, wiem jak to wygląda. Jeden na jeden jest w miarę okej. Gorzej jak są
jak są dwie zbroje, to wtedy mamy problem taki, że jak jedna się machnie, to druga na nas szarżuje, tak czy inaczej, więc... Tu jest troszeczkę gorzej. Dobra, mamy 10 kart, mamy 100 fasolek. Jesteśmy ustawieni, słuchajcie, w szkole. Idziemy na to zielarstwo, bo ewidentnie nam się nie spieszy na lekcję. Ale podoba mi się to. Podoba mi się to, że to jest tyle znajdziek. W sensie faktycznie tyle gdzieś ukrytych przejść. Być może w Kamieniu Filozoficznym na PS1 też były za tymi regałami. Ale je wtedy albo pomijałem, albo nie było ich tak dużo, mam wrażenie. Mimo wszystko. To get to the greenhouses, we need to go outside. If we're going outside, let's keep away from the Whomping Willow. Don't remind me. Dobra, będziemy się trzymać z daleka od bijącej wierzby. A tymczasem wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy właśnie będzie to, powiedzmy, że skopiowane z wersji z Kamienia Filozoficznego, z pierwszej części, czy będzie wyglądać nieco inaczej. We will see. Castle Grounds. Jaki najazd, nie? Jakby tacy byli dumni z tego, jak to wygląda. Nie wiem, jakie inne gry były na PS1, PSX, czy jakby taki Harry Potter to był jakiś taki wyznacznik jakości wtedy, czy nie? Ja wtedy nie miałem konsoli, ja wtedy miałem jakiegoś Pegasusa z giełdy. Na żółtych kartridżach. Więc nie wiem, czy to jest akurat... Czym się gracze wtedy zachwycali, czy nie? Entrance to Hogwarts School of Witchcraft and... No dobra, to wiemy. A czy my tutaj coś możemy znaleźć na innych polach? Tu jest coś zamknięte, ale co? Locked. Nie wiemy, co jest locked. W sensie nie jest napisane, dokąd możemy tam dotrzeć. Ale na przykład tutaj widzę chłopa z miotłą. Więc podejrzewam, że tam będzie lekcja latania. W tych takich starych Harrych to jednak to latanie na miotle jest takie najmniej satysfakcjonujące, chyba, wydaje mi się. Jednak te wszystkie aspekty. It's herbology next. Come on. Platformówkowe i zagadki są jakoś tak bardziej mnie angażują niż latanie na miotle. This way. Dobra, tu na razie nic nie ma. Tam dzieciaki wszystkie biegną. Kurde, czy ja naprawdę jestem ostatni? Czy ja się spóźnię na lekcję? Nie może być. Ja nie mogę stracić punktów dla Gryffindoru. Nie możemy dać Slytherinowi wygrać. Dobra, mamy trochę mieliśmy trochę terenu do przejścia. I dalej mamy trochę terenu do przejścia. Zobaczmy, przechodzimy zamek cały dookoła. Ej, mam flashbacki, słuchajcie. To wygląda dokładnie tak samo praktycznie. I heard about the flying car. Classic. Professor Sprout has put me here to tell all students where Greenhouse 3 is. It's through here. No dobra, dzięki. No akurat widzę, że wszyscy tam biegną na lekcję, więc mogłem się domyślić, że to właśnie tam jest zielarstwo. Zobaczymy, czego się nauczymy. Jakiego zaklęcia. I czy w ogóle zaklęcia. Może się nauczymy, nie wiem, ważenia jakiegoś. Phew, we made it. This is the door to the herbology classroom. See you in there, Harry. Ty, no ale poczekaj na mnie, chłopie. No i zamknął mi drzwi przed nosem. No nie wierzę. Nie mogli wejść tam we dwójkę? Chyba, że te drzwi się nie uchylają aż tak mocno. Profesor Sprout. Ciekawe, czy będzie coś z mandragorami. Bo mieliśmy wspomnienie z Gretku, więc być może kwestie mandragor... Before the timer runs out. Walk through the floating hourglasses to start the timer. If you beat the school record for the quickest time to class, Professor Sprout may reward you with something special. Dobra, czyli znowu mamy opcję dotarcia do... na zajęcia w określonym czasie. No, ale halo. Ah!
Nie chcemy spadać. Chcemy oczywiście zgarnąć nagrodę za dotarcie szybciutko. Dobra, którędy teraz? Tu. On się strasznie długo wspina, na tym tracimy najwięcej czasu. Mamy pobić rekord, tak? Więc albo mamy w pupie fasolki. No kurde, no nie zbierzemy tych fasolek wszystkich. Co ty dajesz, że tu jeszcze jest kolejna ta? O rany! Nie, no tak, to nie. No to ewidentnie, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest tak. Albo kładziemy nacisk na to, że zdobywamy fasolki, albo kładziemy nacisk na to, że po prostu szybko tam dotrzemy i dostaniemy nagrodę. Pytanie, co jest nagrodą? Dobra, wiecie co? Ja bym chciał zobaczyć, czym jest nagroda. Więc ja sobie pozwolę przyraszować, zebrać tylko te fasolki, które mi są po drodze. Ale chciałbym zobaczyć, jaka jest nagroda. Cyk. Kurde, nie wiem, czy nie straciliśmy dużo na podwójnym podciąganiu się. Dobra, i teraz tak, tu. Tak. Jest! Pobiłem czy nie? Zmieściłem się, czy musiałem pobić? Mr. Potter, welcome to your second year herbology class. 5 punktów. Ty, a... I teraz nie wiem, czy zdążyłem i dostałem 5 punktów, czy zdążyłem i ta specjalna nagroda to jest te 5 punktów. Może w przyszłości będą łatwiejsze te dotarcia do klas. I'm Professor Sprout. Welcome to herbology. Please be careful of the venomous tentacula. It's teething. An A, B or C grade can be achieved in this class. There will be rewards for excellence, so try your best. Watch my wand move around the screen and press the symbols it points to. Complete each sequence 3 times to learn the Incendio Duo spell. Okay. Get ready. Perfect. 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 Dobra, mamy to. O, teraz jest kwestia tego, czy... Halo, co dziwnie, że 6%? Most impressive. Now try this one. Przecież... Oh dear. Keep trying. Perfect. Perfect. Ja myślałem, że to... Kurde, perfect. Mogłaby nam najpierw pokazać, perfect, jak to wygląda. No tutaj dostaniemy mniej zdecydowanie. Bravo! Now concentrate. It's going to get harder. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Czyli dobra, czyli jeszcze jest kwestia tego, czy perfekcyjnie trafimy. Okej, dlatego nie dostałem 100%. 87. Mr. Potter, you have achieved a passing grade. Now follow me into greenhouse 3. Kurde! No i co? No jajco! Można powtórzyć? Można poprawić ocenę przy pani? Nie, no tak być nie może, słuchajcie. Musimy być wybitni w
tym, co robimy. Shit. Wkurzyłem się. Ale dobra. Pierwsze koty za płoty, pierwsza lekcja... taka tutorialowa, tak? Czyli wiemy, że ogólnie będzie polegało też na klikaniu odpowiednich przycisków. Nie możemy dać się zwieść i nie możemy się pomylić. No i musimy starać się klikać w perfekty, ale niestety te perfekty są dosyć ciężkie do ogarnięcia, bo najzwyczajniej w świecie nie wiemy, w którym momencie trzeba kliknąć. To trzeba jakoś tam gdzieś wyczuć, nie? Dobra, już widzę, że mamy nauszniki na uszach. Już widzę, że mamy do ogarnięcia pewnie mandragory. Ale to już sobie zrobimy, słuchajcie, w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.